gitary na czajku. Wydaje się, że to byłoby na tyle. Melonik na topie, natomiast świetnie atakuje. Sporych tarapatach Urgot, on jest bez flasha. I czy to będzie solo kill od Melonika? Pewnie, że tak. I w momencie, w którym posądzaliśmy IHG o stagnację, mamy kolejne solo zabójstwo od solo lanera. Toad i nawet 3-4 autosy na tym Hail of Blades. Ale bomba! Jednak Twisted Fate z tego nie uleczy, nie? Ja cię kręcę. To jest powrót do bazy. Kocham cię. Teleportacja z prawej strony, jest to Melonik. Wiemy, że przeciwników po prostu nie dysponują. Midlanerem nie dysponują też chyba prawie nikim. Popatrz na te snajperskie pociski wypuszczane przez IHG. Popatrz na ten teamfight. Twisted Fate nawet nie miał jak się tu pojawić. I starają się bardziej odpowiedzieć na te próby brania złota, aniżeli brać smoka samego. Oj! Próbuję szukać w takim wypadku agresywnego Fatobachi. Flash za ścianę i to jest sposób, żeby się uchronić przed tym, prawda? Oj, uważałbym Wojtek, aczkolwiek teleportacja się jeszcze pojawiają. Latarka. Będzie musiał chyba oddać swoje życie. Nie! Bo nawet ten tower shot nie pomoże. Nie, nawet co tam leciało? Efajas! Nie da się tutaj nic skurać i jeszcze Melonik pomaga swoją obecnością. Oskarzy nie ma dużego gnara! Oskarzy nie ma dużego gnara! Nie ma jak się bić chyba za bardzo, prawda? Średnięty Koldo, ale pamiętajcie, ma dalej Ultimate'a, jednak używa go defensywnie. Illuminar ma niezłą pozycję. Och, ten Scatterwing! Ale wyłącza przeciwnego dżunglera Odi! I jeszcze ten decalling! Pojawiają się jeszcze z Ultimate'em Melonik, trochę oddzielony, ale Fajac jak ma przeskoczył! Da się na to grać, nie wydaje mi się! Na szczęście, triple kill dla Odiego. Już zupełnie po walce i jeszcze jest człowiek walczący z Freskowym. Freskowy naprawdę dużo czasu kupił. Autonak wyłączy go, ale również jego samego wyłączy Freskowy. Ależ podejrzana walka. Czy Supa będzie szukał? Dwa kile, dwa trupy dla Freskowego i Supa mając pełen pasek punktów zdrowia. Aczkolwiek pamiętajmy, Odi, gdyby trafił go tutaj jednym, dwoma autoatakami, Supa jest na robotach, flaszuje, eliminuje i ostatecznie wszyscy po prostu upadną. Co za sytuacja! Ten LDR ma zawsze bardzo, bardzo wysoką wartość, nie tylko w postaci penetracji. Flash? Coś pięknego i z Ignite rzucony, no o tym mówiliśmy. Czajula! No i tak to czasami bywa w tych naszych regionach. Okej, Michał, próba odpokutowania i ten Sion takie value zrobił! Kana jakimś cudem przeżył, ale Ignajcik był w stanie dopalić, albo to nawet był red buff, jest spora szansa. Teraz daje w podwieżą konsekwent, o nim przed chwilą mówiłeś, nie ma jeszcze kanonady, to jest duży minus. Jeden za jednego, czy można się tutaj bić? Bardzo trudno, to na pewno, szczególnie, że zobaczcie ta Erka na trzy osoby! Tibor! Ale szef! Czy będą starali się jakkolwiek skończyć tę grę, czy po prostu zamknąć Vitality w ich własnej bazie i pójść później po Barona? A, Memento się rozpędza. Memento szuka inicjacji, Shockwave trafiony tylko w Chipsego, a paranoja ogranicza wizję i ogranicza perspektywy na zwycięstwo Vitality B w tej grze. Explosive Cast po prostu odepnie jakby na pokaz, jakby cyrkowiec, bo tutaj jest jeden przywódca, jest jeden zwycięzca. Jest nim Illuminar Gaming z pierwszym zwycięstwem tej BO3. Haslin bez swojego ultimate'a, Diplex bez swojego Stormu. Nadchodzi Melonik! To może być podrzut! Pojawia się Hero's Entrance i pojawił się Czajek! Wyeliminowany Memento! Wyeliminowany Smiley! Wyeliminowane Vitality B! Po raz kolejny 4-0 IHG będzie szło po przeciwną bazę. Cena, jaką płacą za tego smoka, to jest oczywiście życie ich top lanera. Fala na topie, być może Melon weźmie tam Blade'a. Ja bym powiedział, że Illuminar Gaming gra świetnie. Zwłaszcza, że plazma kompletnie wyłapany. Melonik zgarnia to z kanonadą. Teraz robi tam w tarapatach. Nie wiem, czy będzie tutaj w stanie uciec. Czajek jeszcze się pojawia. Da tarczę, żeby zabezpieczyć asystę. I Illuminar z bardzo fajnym zagraniem. 2v2 na bocie. A zobacz na Odiego. On jest tutaj po prostu broniony, ale wchodzi 3D. To jest fantastyczny engage od hiszpańskiego top lanera. I taki ogromny problem będzie w tym momencie prezentowany przez formację Yukam. To już jest trzecia eliminacja. Pobiegną za Melonikiem. Ten jest w sporych tarapatach. Niby ratuje się jeszcze na chwilę pomarańczką, ale raczej nie ujdzie z tego z życiem, bo podbije go po prostu plazma. Rafita dorzuci jeszcze jeden autoatak. To będzie nasz. To są kłopoty. Zobaczmy. Czy Supa będzie szukał? No nie odpalił tego Super Mega Dev Rocket, a odpali zaraz Super Mega Dev Konia! Szlatan! Zatrzymany co prawda dwa razy zresztą przez Efajasa, ale wie nad sobie może pozwolić, chociaż nie wyeliminowanie tej Jinx było błędem! Lucian, pomyliłeś się! To był zły wybór! Ba, i nawet będą w stanie tutaj przejść, chociaż nie Sertus! Złowił strzelca Jinx to Arctic! Jakże celna ta Zoe! Fantastyczne zagranie! Więc mamy takie zagranie mikro, ale podejście pod topa i z nimi wak bardzo mocno bity, chociaż sam odpowie z ultimate'em. Sporo tych obrażeń wpadnie na konto przeciwnika. Nie będzie martwy! Solweczka! Sin Miwak! Na górny, ale jej totalny szef i wywóz robi.
Skupmy się na tym, co się dzieje na dolnej alei. Fake One, ponieważ śladem co prawda nadciąga, no ale Ulet już się musiał wycofać. Juggler może za to wszystko tankować. Połknął VZZ, ale Lex odrzucony na Jugglera drużyny Misfits. Premier jednak Genex Hyde odpalony u Ulajta. Atakuje auto, atakuje auto, atakuje. Mesa pod wieżą, zesolowane jeszcze nie, ale Shlatan wejdzie! Bo czuje krew! Double kill dla Jugglera Misfits Premier. Może jeszcze ta pozycja koło niego jest bliski Mega Sivan, to może być nadzieja. Okej, ale na cztery osoby to jest dosłownie minimum. Szuka, zobaczmy, czy znajdzie duży gnar. I jeszcze ten zegarek, 1600! Ooo, ciągle drugi! Mogą to wygrać, że spokojnie! Jeden po, już po jednym, już po drugim. Ale ty... Odpala się VZZ, triple kill na jego konto. Również to Hours się dalej! Proszą ją Mida! A Misfits Premier! Musi się obejść smakiem! I Sylvan zwyciężą to spotkanie, reprezentanci EBL. Szajmse znaleźli ten cud! Mówiliśmy o tym!